Otwieram 46. sesję Rady Miasta Bartoszyce. Na podstawie listy obecności stwierdzam prawomocność obrad, gdyż na stan 21 radnych na sesji obecnych jest na ten moment 15 radnych. Część z radnych usprawiedliwa swoją nieobecność. Dwoje radnych za chwilę, ze względów bardzo ważnych, ale za chwilę się pojawi, się spóźni. Także na ten moment jest nas 15. Tym samym stwierdzam kworum i stwierdzam, że Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał. Witam serdecznie wszystkich panie i panów radnych przybyłych na dzisiejszą sesję. Witam gości. Witam wszystkich przybyłych. Porządek obrad otrzymali panie i panowie radni. Na wniosek burmistrza miasta proponuję wprowadzić projekt uchwały w sprawie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Bartoszyce i ten projekt uchwały zapisać w porządku obrad w punkcie 8H. Czy są uwagi jeszcze do porządku obrad? Nie ma. W związku z tym proponuję, żebyśmy przegłosowali porządek obrad wraz z poprawką, którą państwu zaproponowałem. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem porządku obrad z poprawką? Proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty. Przystępujemy do jego realizacji. Jesteśmy w punkcie 3 porządku obrad. To jest do przyjęcia protokołów z obrad 14 i 15 sesji Rady Miasta. Zgodnie z paragrafem 14 ust. 5 punkt 2 Statutu Miasta wymienione protokoły były do wglądu w Biurze Rady oraz w dniu dzisiejszym wyłożone są przy liście obecności. Czy są uwagi do wymienionych przeze mnie protokołów, do ich treści? Jeśli nie ma, stwierdzam, że wyżej wymienione protokoły Rada przyjęła do wiadomości bez odczytywania. Punkt 4 porządku obrad to jest informacja burmistrza miasta z działalności w okresie międzysesyjnym. Proszę panie burmistrzu, oddaję panu głos. Dziękuję panie przewodniczący, szanowni państwo radni, mieszkańcy Bartoszyc, zgromadzeni gości na sali. Postaram się w miarę szybko. Wydział inwestycyjny, pracownicy wydziału prowadzą nadzór nad następującymi inwestycjami: przebudowa ulicy Broniewskiego, wykonanie i montaż aktywnego przejścia dla pieszych na ulicy Kęczyńskiej. Trwają prace odbiorowe związane z przebudową i adaptacją byłego dworca kolejowego. Właściwie odbiory to się już odbyły. Pracownicy wydziału dokonali odbioru robót budowlanych związanych z modernizacją oświetlania ulicznego na terenie miasta Bartoszyce. Myślę, że jest to dla wszystkich mieszkańców zauważalne. I chciałbym też zwrócić uwagę, bo część mieszkańców zauważa, że nowa ulica czasami ma problem z oświetleniem. Nie jest to związane, nie daj Boże, z jakimiś oszczędnościami. Nie oszczędzamy, nie wyłączamy żadnych lamp, więc prawdopodobnie są to jakieś problemy techniczne związane z samą linią, na co nie mamy wpływu. Natomiast Zarząd Dróg Wojewódzkich o tym dokładnie wie, więc raczej nad tym na bieżąco pracują. Pracownicy wydziału dokonali odbioru robót budowlanych związanych z przebudową kładki dla pieszych nad rzeką Łyną w ciągu ulicy Drzewnej. Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej na przyszłe zadanie inwestycyjne. To jest przebudowa ulic Ogrodowa, Lelewela, Szymanowskiego, Brzozowa, Zielona, Kwiatowa wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego. Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego zakończono procedurę rozpatrywania wniosków o najem lokali mieszkalnych z Mieszkaniowego Zasobu Gminy na 2022 rok. Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu zostaną ogłoszone do 31 grudnia. 4 stycznia 2022 roku odbędą się przetargi na zbycie działek pod budownictwo jednorodzinne oraz działek pod zabudowę usługową na ulicy Rotmistrza Witolda Pileckiego i nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym przy ulicy Bohaterów Monte Cassino. Ogłoszenia o przetargach dostępne są na tablicy ogłoszeń na stronie internetowej urzędu oraz w BIP. Wydział Techniczno-Komunalny. Opracowano i wysłano zapytanie ofertowe dotyczące zadań na 2020 rok w zakresie konserwacji oświetlenia miejskiego, sterylizacji kotek wolnożyjących, kastracji kotów wolnożyjących, rozsypiania ślepego miotu, wyłapywania oraz zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom w schronisku dla zwierząt. Została wykonana specjalistyczna wycinka 7 drzew na cmentarzu komunalnym przy ulicy Kęczyńskiej oraz 2 drzew przy ulicy Bema Jandersa.
Wykonano przegląd okresowej konserwacji separatorów ropopochodnych sztuk 7 na terenie miasta Bartoszyce wraz z opróżnieniem, czyszczeniem i odbiorem odpadu. Od ostatniej sesji Rady Miasta wpłynęło łącznie 44 deklaracje dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalania paliw, w tym 35 deklaracji dla budynków i lokali mieszkalnych oraz 9 deklaracji dla budynków i lokali niemieszkalnych. Nadal przypominam, że jest to obowiązek, aby takie deklaracje spływały do nas. Państwo otrzymali albo w tym czasie, jak mówię, albo już troszeczkę wcześniej, albo jeszcze w ciągu kilku dni ponownie gazetkę z życzeniami bartoszycką i tam jest przypomnienie też o tym fakcie. Zieleń miejska. W ramach utrzymania estetyki terenów zielonych wykonane zostały następujące prace. Uporządkowano park Elizabeth z połamanych gałęzi i innych nieczystości. Podcięto też drzewka w tym momencie, w którym można było, z tak zwanych odrostów. Nasadzono i dekorowano choinki pod Urzędem Miasta. Opracowane materiały edukacyjne promujące wśród mieszkańców program Czyste Powietrze oraz zachęcające do skorzystania z możliwości termomodernizacji domu, założenia i cele programu zostały zamieszczone również w tym czasopiśmie Bartoszyce, Miasto Trzech Kultur. Wydział Kultury, Sportu, Współpracy i Rozwoju. Pracownicy Wydziału z Komendą Uchówca ZHP Bartoszyce zorganizowali konkurs na lampion betlejemskiego światła pokoju. Rozstrzygnięcie konkursu odbyło 17 grudnia na Placu Konstytucji 3 maja. Pracownicy Wydziału byli organizatorami gali Wolontariusz Roku 2021 7 grudnia. Pracownicy Wydziału wsparli tegoroczną edycję bartoszyckich Mikołajek. 6 grudnia na Placu Konstytucji nastąpiło odpalenie miejskiej choinki i śpiewanie kolęd. Sporządzono sprawozdanie z programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2020 oraz opracowano ramowy program na rok 2022. Pracownicy Wydziału byli odpowiedzialni również za opracowanie graficzne, wydruki i dystrybucję świątecznych kartek i, tak jak już wspominałem, opracowano kolejny numer bezpłatnego czasopisma Bartoszyce, Miasto Trzech Kultur. 14 grudnia rozstrzygnięto konkurs skierowany do mieszkańców Bartoszyc pod tytułem Bartoszyce szczepią się. Kierownik Wydziału brał udział online w warmińsko-mazurskim forum organizacji pozarządowych. Hasło tegorocznego forum brzmiało: organizacje społeczne na Warmii i Mazurach, a wyzwania aktualnej rzeczywistości. Pełnomocnik burmistrza do spraw profilaktyki uzależnień. Zakończono pracę nad projektem miejskiego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2020 rok. Uchwała została przedłożona Radzie Miasta. W ramach procedury Niebieska Karta prowadzono monitoring procedury Niebieska Karta oraz nadzór nad realizacją indywidualnego planu pomocy. Trwa przygotowanie sprawozdań z wykorzystania przez organizacje pozarządowe dotacji z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych. Zorganizowano wideokonferencję w ramach ogólnoświatowej kampanii Biała Wstążka online 17 grudnia. Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich. W okresie od 18 listopada do 13 grudnia bieżącego roku USC zarejestrował 42 akty urodzeń i 38 aktów zgonów. Straż Miejska. W omawianym okresie Straż Miejska ujawniła 71 wykroczeń, w tym 36 porządkowych i 35 drogowych. Na terenie miasta ujawniono 2 psy biegające luzem. Strażnicy podczas pełnienia służb patrolowych monitorowali sytuację osób bezdomnych przebywających na terenie naszego miasta. We wskazanym okresie było to 6 osób. W ostatnim czasie 5 bezdomnych wyraziło chęć pobytu w schronisku. 6 grudnia Straż Miejska zabezpieczała porządek na Placu Konstytucji. 3 maja. Zakład Usług Komunalnych. Utrzymanie zimowe terenów gminy miejskiej Bartoszyce wyznaczonych dla ZUK w dniach 29-30 listopada. Schody terenowe, ciągi piesze, niedostępne dla sprzętu mechanicznego, cmentarze komunalne. Przegląd i zamontowanie instalacji świątecznych, demontaż fontanny przy Placu Zabaw na Bohaterów Monte Cassino, remont pomostu przy urządzeniu zabawowym na Placu Zabaw Bohaterów Warszawy, usunięcie tuj zakwalifikowanych do wycinki na cmentarzu Leśna, 18 sztuk. Wykonano wycinkę drzew na terenie miasta zgodnie z decyzją Starostwa Powiatowego. Państwo mają to wymienione. Pomoc techniczna w organizacji imprezy Mikołajkowy na Placu Konstytucji 3 maja. Zmiana organizacji ruchu na Placu Postojowym Taksi i Bus na ulicy 11 listopada i ustawienie tablicy informacyjnej wykonanej inwestycji dotyczącej właśnie oświetlenia na terenie gminy miejskiej Bartoszyce przy ulicy Bohaterów Monte Cassino. Pomoc w przeprowadzce Miejskiej Biblioteki Publicznej z tymczasowej siedziby na Słowackiego do budynku przy ulicy Bema. Jutro odbędzie się uroczyste otwarcie. Dekoracja miasta flagami narodowymi z okazji 40. rocznicy ogłoszenia stanu wojennego. Pomoc w organizacji uroczystego otwarcia nowego mostu i wyremontowanej ulicy Poniatowskiego
uczestnictwo w organizacji imprezy przekazanie betlejemskiego światełka pokoju 17 grudnia, administrowanie targowiskiem Mój Rynek i cmentarzami komunalnymi. W miesiącu listopadzie z cmentarzy komunalnych wywieziono 170 metrów sześciennych odpadów za kwotę 31 tysięcy zł. W ramach zasądzonych kar na terenie gminy miejskiej Bartoszyce w wyżej wymienionym okresie pracowało 6 osób, przepracowując łącznie 165 roboczogodzin. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, grupy robocze, specjaliści ośrodka, prawnik, psycholog, pracownik socjalny 4 grudnia pełnili dyżur w ramach akcji Otwarte Drzwi. W ramach wewnętrznego projektu socjalnego pod nazwą Pomoc w formie dofinansowania do zakupu opału najuboższym mieszkańcom Bartoszyc dofinansowano zakup opału na okres zimowy w 103 gospodarstwach domowych na łączną kwotę 41 300 zł. Kontynuowane zajęcia dla seniorów w Dziennym Domu Senior Plus. W dniu 9 grudnia na terenie domu odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe. W roku bieżącym aktywność społeczna seniorów działających w klubie została ponownie doceniona przez burmistrza miasta Bartoszyce z okazji Dnia Wolontariusza. Wyróżnienie w kategorii pomoc społeczna otrzymał pan Mieczysław Kupis. Decyzją wojewody warmińsko-mazurskiego w okresie od 20 grudnia, czyli od dzisiaj do 9 stycznia, nastąpi czasowe zawieszenie działalności Dziennego Domu Senior Plus. W ramach ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 500+, od początku jej realizacji, to jest od 1 kwietnia do chwili obecnej, 2016 roku do chwili obecnej, wypłacono ponad 92 miliony złotych. Od stycznia bieżącego roku wypłacono ponad 20 milionów złotych. W dniu 7 grudnia zakończyła się realizacja prac społecznie użytecznych organizowanych na terenie ośrodka. Od lutego wzięło w nich udział 6 mężczyzn, 8 kobiet, którzy przepracowali łącznie 2180 godzin. Osoby bezrobotne były angażowane do drobnych prac remontowych i porządkowych. Środowiskowy Dom Samopomocy działał na bieżąco. Przedsięwzięcia 25 listopada, wizyta strażaków. Goście przybliżyli uczestnikom specyfikę swojej pracy. 29 listopada Andrzejki. 2 grudnia placówkę odwiedziła pani Mirosława Król. Nadkomisarz oddziału celnego w Bezledach, też przybliżenie specyfikacji pracy. 7 grudnia zajęcia integracyjne z uczniami zespołu edukacyjno-terapeutycznego MSSW w Bartoszycach, w ramach których pieczono i zdobiono świąteczne pierniki. 9 grudnia wizyta księdza, przybliżenie świętego Mikołaja. 13 grudnia szczepienie trzecią dawką, również wewnętrzne warsztaty robienia świątecznych ozdób. 17 grudnia spotkanie opłatkowe z kolędowaniem. Decyzją wojewody warmińsko-mazurskiego stacjonarna działalność placówki została czasowo zawieszona na okres od dzisiaj do 9 stycznia następnego roku. W tym czasie prowadzona będzie praca zdalna z uczestnikami. Wykaz zarządzeń, drodzy Państwo, mają przed sobą. Było to 15 zarządzeń od numeru 185/2021 do numeru 198/2021. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Czy są pytania do informacji przedłożonej przez burmistrza miasta? Jeśli nie ma pytań, proszę bardzo, pani radna Elżbieta Załocka. Tylko mam taką prośbę, że dzisiaj jest taki trochę napięty harmonogram i chciałbym, żeby te pytania były króciutkie, możliwe, żebyśmy się jak najkrócej dzisiaj obradowali ze względu na pewne takie uwarunkowania, które w dniu dzisiejszym nastąpią. Także bardzo proszę, pani radna. Panie burmistrzu, ja w sprawie tego naszego projektu SOWA, bo powiedział pan, że jest zakończony i że odebrane, a jeszcze są ulice, na których nie zostały wymienione latarnie. Czy one, te ulice, bo wiem, że i Polna, i Trauguta ma niewymienione. I teraz czy te ulice nie weszły w ten program SOWA? Czy będą wymienione po nowym roku? Czy co się zadziało? Bardzo króciutko odpowiem. Dobre pytanie. Odpowiedź też będzie bardzo prosta. W następnym roku przewidujemy tam wymianę wszystkich lamp, bo to jest już zaprojektowane, czyli my to robimy w ramach swoich działań do wymiany całych lamp, bo te lampy po prostu są już w opłakanym stanie. I po części będziemy też, chociaż mamy już na niektórych lampach podwieszone te oświetlenie, te tak naprawdę oprawy świetlne, na bieżąco też sprawdzamy jakość lamp i myślę, że w ciągu następnych też lat będziemy nadal wymieniać lampy, ale już oprawy oświetleniowe będziemy pozostawiać te, które uzyskaliśmy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Więcej pytań. Proszę bardzo, pan radny Karol Kapuściński.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, mam pytanie odnośnie odebrania nowego mostu tutaj przy przebudowie ulicy Poniatowskiego. Jest tam fragment ścieżki rowerowej, który jest brakujący na wysokości cerkwi do tego sklepu z takimi, że tak powiem, drobnymi rzeczami. Jest to, nie wiem, 100-200 metrów. Czy można było tą ścieżkę albo wyznaczyć, przeprojektować, bądź żeby tam się znalazła, bo urywa się po prostu, pytają o to mieszkańcy i ja też o to pytam. Jak to może, ja wiem, że to nie jest nasza inwestycja, ale czy można jakoś na to wpłynąć, żeby tam się ścieżka była w ciągłości? Króciutko odpowiem. Jest to ścieżka pieszo-rowerowa ze względu na to, że inwestor, ale również wykonawca nie chcieli wycinać drzew, bo trzeba było wyciąć cały ciąg drzew, następny kawałek, a wiemy, wiecie Państwo, że każde cięcie drzewa jest dość słabo widziane, zwłaszcza że te drzewa całkiem przyjaźnie i pięknie wyglądają w ciągu lata, wiosny, jesieni. Tam jest ścieżka pieszo-rowerowa, więc prawdopodobnie jeszcze brakuje oznakowania, ale to trzeba będzie po prostu sprawdzić. Natomiast można tam jeździć również rowerami, oczywiście ostrożniej, bo jest to ścieżka, ten kawałeczek jest ścieżką pieszo-rowerową. Więc to tak też apel do mieszkańców, aby tam się nie rozpędzać. Ogólnie na ścieżkach nie powinniśmy się rozpędzać, a tam tym bardziej się nie rozpędzajmy. Dziękuję. Dziękuję. Więcej pytań nie widzę. Stwierdzam, że informacja przedłożona przez burmistrza została przez Wysoką Radę przyjęta do wiadomości. Punkt 5 porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bartoszyce na rok 2022. Propozycje zmian do projektu budżetu Komisji Programowej Budżetu oraz autopoprawki burmistrza otrzymaliśmy wszyscy. Dla porządku informuję, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie pozytywnie z uwagami zaopiniowała projekt uchwały budżetowej oraz pozytywnie zaopiniowała możliwość sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok. W tym momencie poproszę Panią Przewodniczącą Komisji Programowej Budżetu, Panią Radną Luczynę Jędryczka o przedstawienie opinii Komisji na temat projektu budżetu na 2022 rok. Opinia do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok. Proponowany przez pana burmistrza projekt budżetu na 2022 rok zakłada dochody miasta w wysokości 109 milionów 400 tysięcy 500 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 97 milionów 200 tysięcy zł, dochody majątkowe w wysokości 12 milionów 200 tysięcy 500 zł, wydatki budżetu gminy w wysokości 114 milionów 598 tysięcy 734 zł. Z tego wydatki bieżące w wysokości 96 milionów 422 734 zł. Wydatki majątkowe w wysokości 18 milionów 176 tysięcy zł. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 14 milionów 16 tysięcy. Planowany deficyt budżetowy wynosi 5 milionów 198 234 zł. I propozycje zmian zaproponowane przez Komisję do budżetu. Dział 700, rozdział 700.07, gospodarka mieszkaniowa, przeglądy budynków było 8700 zł, zmniejszyć wydatki o 2700 zł. Dział 750, rozdział 750.23, urzędy miast. I tutaj tak, paragraf 41.70, wynagrodzenie bezosobowe 40 tysięcy zł, zmniejszyć wydatki o 20 tysięcy zł. Paragraf 42.10, zakup materiałów i wyposażenia było 87 tysięcy zł, zmniejszyć wydatki o 7 tysięcy. Paragraf 43.00, zakup usług pozostałych było 355 tysięcy 500, zmniejszyć wydatki o 10 tysięcy zł. Rozdział 750.85, paragraf 47.10, wpłaty na pracownicze plany kapitałowe było 10 800, zmniejszyć wydatki o 10 000 zł. Rozdział 750.95. I tutaj, panie burmistrzu, taki zapis komisji. Komisja proponuje rozpatrzyć zasadność przynależności miast do Stowarzyszenia Gminy Eurobałtyk, ponieważ to stowarzyszenie, nie wiem, czy praktycznie działa.
Dział 758, rozdział 758-18, rezerwa ogólna było 149 tysięcy, zmniejszyć wydatki o 20 tysięcy złotych. Dział 801, rozdział 801-01, szkoły podstawowe i to są wpłaty na pracownicze kapitały, plany kapitałowe, było 39 500, zmniejszyć na o 20 tysięcy złotych. Następny rozdział 801-03, oddziały przedszkolne, też wpłaty na PPK zmniejszy, było 7 tysięcy złotych, zmniejszyć o 6 tysięcy złotych. Rozdział 801-04 przedszkola, też wpłaty na PPK było 23 600, zmniejszyć o 22 000 zł. Rozdział 801-07 świetlice szkolne, też wpłaty na PPK było 6 800, zmniejszyć o 6 000 zł. I następny rozdział 801-49. Też wpłaty na PPK było 3 500, zmniejszyć o 3 000 zł. Rozdział 801-50, wpłaty na PPK było 21 500, zmniejszyć o 20 000 zł. Dział 851, ochrona zdrowia, rozdział 851-95, pozostała działalność, paragraf 2360, finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego było 45 tysięcy, zwiększyć wydatki budżetu o 5 tysięcy złotych. Dział 852 pomoc społeczna, rozdział 852-03 ośrodki wsparcia, to też dotyczy PPK, było 14 500, zmniejszyć o 13 tysięcy złotych. Rozdział 852-15, dodatki mieszkaniowe było 640 tysięcy, zwiększyć o 50 tysięcy złotych. Dział 855 rodzina, rozdział 855-16, też wpłaty na PPK było 12 tysięcy złotych, zmniejszyć o 11 tysięcy złotych. Dział 900, gospodarka komunalna i ochrona środowiska, działa rozdział 902, gospodarka odpadami i paragraf 60-50, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych było 30 tysięcy złotych, zwiększyć wydatki budżetu o 20 tysięcy złotych, dotyczy to budowy śmietnika ulica Robotnicza. Dział 904, utrzymanie zieleni w miastach i gminach, paragraf 2210, zakup materiałów i wyposażenia było 170 tysięcy, zmniejszyć o 60 tysięcy. Rozdział 917, zakład gospodarki komunalnej, też wpłaty na PPK było 16 500, zmniejszyć o 15 tysięcy złotych. I dział 921, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 921-95, wydatki na organizację imprez, których organizatorem jest Urząd Miasta. I tutaj są paragrafy, było 34,850, zmniejszyć o 19,850 zł. Dział 926, kultura fizyczna i sport, rozdział 926-04, instytucje kultury fizycznej. Paragraf 2210, materiały i wyposażenie było 202 tysiące, zmniejszyć o 10 tysięcy. Paragraf 4300, zakup usług pozostałych było 169 tysięcy, zmniejszyć o 30 tysięcy. Paragraf 4400, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe było 5 tysięcy złotych, zmniejszyć o 3 tysiące. Paragraf 4430, różne opłaty i składki było 20 tysięcy, zmniejszyć o 5 tysięcy złotych. Paragraf 4480, podatek od nieruchomości było 40 tysięcy, zmniejszyć o 5 tysięcy. Paragraf 4520, opłaty na rzecz budżetów JST było 40 tysięcy złotych, zmniejszyć o 5 tysięcy złotych. Paragraf 4700, szkolenie pracowników niebędących członkami Korpusu Służby Cywilnej było 5 tysięcy złotych, zmniejszyć o 2 tysiące. Paragraf 4710, wpłaty na PPK było 13 500, zmniejszyć o 12 500.
i rozdział 926-95, pozostała działalność, było 21 300, zmniejszyć o 10 tysięcy złotych. Dopisać w załączniku numer 3 wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym. Pozycja remont schodów terenowych na kładce przy ulicy Drzewnej około 150 tysięcy złotych i budowa obudowy na nieczystości stałe na ulicy Robotniczej 20. Pozostałe nierozdysponowane środki przeznaczyć na zmniejszenie deficytu budżetu. Komisja otrzymała też autopoprawkę pana burmistrza miasta Bartoszyce do projektu uchwały i po rozpatrzeniu poprawek do budżetu na 2022 rok zgłoszonych w opinii do projektu uchwały budżetowej przez Komisję Programową i Budżetu akceptuję wszystkie poprawki z wyjątkiem poprawki dotyczącej przeznaczenia 150 tysięcy na remont schodów przy kładce na ulicy Drzewnej. Nie kwestionując potrzeby wykonania remontu schodów, proponuję jego wykonanie środkami i siłami własnymi i przyjęcie poprawek proponowanych przez komisję bez zwiększenia środków na remont schodów spowoduje zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 273 050 zł. Komisja pozytywnie przychyliła się do pana burmistrza tej poprawki do projektu budżetu. I jeszcze jest jedno, dwie. Wnoszę o zmniejszenie dochodów w dziale 756, rozdział 756-18 o kwotę 68 tysięcy. Są to dochody ze sprzedaży hurtowej alkoholu w małych pojemnościach. Komisja zaopiniowała też tą autopoprawkę pozytywnie. I jeszcze taki błąd, który mówi o tym, że w paragrafie 7 punkt 2 projektu uchwały jest kwota 5 433 000 zł. Powinno być 5 433 900 zł. Komisja to wszystko zaopiniowała pozytywnie. Komisja jeszcze proponuje załącznik do budżetu, załącznik numer 10. Czy mam przeczytać, panie przewodniczący, ten tak, załącznik? Tak, proszę teraz. Utwardzenie alejek na cmentarzu na ulicy Kęczyńskiej. Oczywiście po otrzymaniu uzgodnienia od konserwatora zabytków. Następnie to wykonanie parkingów przy ulicy Leśnej od strony Lasku, jak również przy pętli autobusowej, przy dolnej bramie, wykorzystując płyty drogowe typu jomby z ulicy Partyzantów i Broniewskiego, a także kontynuacja w miarę odzyskiwania płyt z poszczególnych ulic przeznaczonych do remontu. Wykonanie parkingu za halą sportową dawnego gimnazjum nr 2 od strony ulicy Sikorskiego, ponieważ ten parking jest tam w opłakanym stanie. Kiedyś można było go żużlem, teraz jest to zabronione, więc są doły, a część autokarów, które przyjeżdżają na mecze, na Orlik, więc tam jest zawsze problem. Wykonanie miejsc parkingowych przy ulicy Sikorskiego 43 naprzeciwko garaży, wykonanie chodników na ulicy Struga i budowa nowych miejsc parkingowych i chodnika przy ulicy Bohaterów Warszawy po drugiej stronie od dotychczas zrealizowanych prac od strony starej prokuratury do Banku Gospodarki BGŻ-u. I te schody, o których mówiła pani, to one wejdą też do... To znaczy, no, burmistrz wniósł autopoprawkę, więc myśmy uznali tą autopoprawkę jako... Rozumiem, tylko pytanie jest takie, czy dopisujemy to do zadań Zakładu Usług Komunalnych, czy też zostawiamy to... To i tak pan burmistrz daje pan zlecenia burmistrz, dla ZUK-u, więc... Jeśli pan burmistrz właśnie pisze w swoim piśmie, w swoich... No my pozytywnie, bo rzeczywiście lepiej to zrobić środkami własnymi, a te 150 tysięcy przeznaczyć oczywiście potem na inne zadanie. Tak, jeśli w autopoprawce pisze, że to z siłami własnymi, to z automatu wiadomo, tak, że będzie to robił ZUK, zatem tak, wskazane jest, żeby... Także jeśli, jak pani już odczytała te zadania, to również tam się znajdzie zadanie, jeśli chodzi o remont schodów przy ulicy Drzewnej. Przykładce nowo oddanej do użytku. Ja z tego miejsca jeszcze chciałabym bardzo serdecznie podziękować panu skarbnikowi, który poświęcał nam czas i dużo czasu i udzielał nam wszelkich pomocnych informacji przy właśnie tych poprawkach do budżetu i oczywiście komisji.
która się, bo spotykaliśmy się kilka razy i ciężko pracowaliśmy. Dziękuję panu burmistrzowi, że przyjął nasze poprawki i z jedną tylko autopoprawką. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Usłyszeliśmy opinię Komisji Programowej i Budżetu. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Proszę bardzo, dwie osoby. Pierwsza się zgłaszała pani Machniewska chyba. Pierwsza, bardzo proszę. A później pani radna Wepisarska. Ja mam takie pytanie. Czy dobrze usłyszałam, że zwiększyliście dotowanie stowarzyszeń? Tak? A czym to było podyktowane? Jakie to, co jest celem tego, żeby zabierać pieniądze i zwiększać dotowanie stowarzyszeń? I jakież to oni zadania wykonują, które miasto nie jest w stanie wykonać? Bo organizacje pozarządowe, szanowni państwo, to są też organizacje, które wspierają swoim działaniem zadania miasta, zaspokajając potrzeby lokalnej społeczności. To są najczęściej jakieś małe zadania, które niekoniecznie musi przyjmować miasto, ale no, trochę niepokojące jest, że w okresie kryzysu zaczynamy zwiększać dotowanie stowarzyszeń. Dobrze, to może jeszcze jedno pytanie pani radna Pisarska i wtedy pani przewodnicząca oddam głos. Komisja, o ile dobrze zrozumiałam, zaopiniowała zdjęcie środków o nie pamiętam, ale chyba 19 tysięcy złotych na kulturę z 34 tysięcy. Czyli ja dobrze zrozumiałam, że na wszelkie organizowanie imprez kulturalnych w mieście, poza oczywiście Domem Kultury i Biblioteką, zostaje nam 15 tysięcy złotych, tak? Przez miasto. Dziękuję. Dobrze, dziękuję. I to jest opinia komisji. Oddaję głos pani przewodniczącej. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado. Dlaczego dołożyliśmy 5 tysięcy, to znaczy zaproponowaliśmy, bo państwo przegłosują, 5 tysięcy dla organizacji pozarządowych. 45 tysięcy, które jest od kilkunastu lat stałą sumą do podziału dla organizacji, które zajmują się, tutaj konkretnie chodzi o ochronę zdrowia. Nie było nigdy zwiększane, prawda? Pan burmistrz mi potwierdzi, że to jest od lat ta sama suma. Organizacje te działają, no, jest ich kilkanaście, piszą projekty i robią wiele, naprawdę wiele dobrego dla naszych mieszkańców. Więc uznaliśmy, że jeżeli jest możliwość dołożenia 5 tysięcy, bo dokładamy co roku dla organizacji, które zajmują się sportem i państwo nie mają do tego pretensji, nigdy się o tym nie mówimy. Zresztą jako komisja też uznaliśmy, że te organizacje robią też wiele dobrego, bo zajmują się młodymi ludźmi, którzy działają, nie zajmują się czym innym, tylko działają w sporcie. I więc uznaliśmy, że to jest też potrzebne. 5 tysięcy złotych, jeżeli państwo uznają, że to nie rzutuje tak wiele na budżet naszego miasta i że te organizacje robią bardzo mało. Jest mi to trudno mówić, bo sama prowadzę taką organizację i wiem, że wiele ludzi przychodzi do nas nawet teraz w okresie COVID-u i tutaj nawet niektórzy radni na pewno mi to potwierdzą. Jest potrzeba wypożyczenia łóżka, czy jest potrzeba jakiejś pilnej rehabilitacji nagle. Nigdy nie odmawiamy i pomagamy. Robimy to wszystko bezpłatnie, bo u nas się nikt za nic nie płaci. A mogę tylko pani powiedzieć o swojej, bo o tych innych nie mogę powiedzieć, bo no, musiałby być jakiś ich przedstawiciel. Mogę pani tylko powiedzieć, że udzielamy tej pomocy ponad 100 osobom co miesiąc i to jest naprawdę olbrzymia skala i dostajemy tej dotacji przykładowo no 10 tysięcy, nawet nie wiem jak w tej chwili, bo nie wiem, nie mam przed sobą budżetu, ale w tym roku to było tam z gruszami może 12, a no oczywiście nie żerujemy na mieście, bo piszemy też projekty do urzędów marszałkowskich, do PFRON-u, ale te środki własne, bo każdy projekt ma to do siebie, że trzeba mieć zapewnione środki własne w kwocie tam no 10 czy 15%.
I posiłkujemy się wtedy tą dotacją, którą otrzymujemy z miasta jako środki własne, ponieważ nie prowadzimy działalności gospodarczej, nie mamy tych środków. No tyle, co ktoś nam tam wpłaci jakąś darowiznę albo z 1%. I na tym się to wszystko kończy. Ale to państwo zadecydują. Może w takim kryzysie rzeczywiście nie ma potrzeby dokładania. Jeżeli państwo to uznają, to my jako komisja uznaliśmy, że można tym organizacjom dołożyć 5000. Jeszcze pani radna Pisarska. Tak, uznaliśmy, że są takie, takie instytucje, które zajmują się tą kulturą i które mają dotację dość sporą na to i nie obcinaliśmy żadnych z tych instytucji pieniążków. I uznaliśmy, że zawsze jest można zmienić w budżecie, bo przez cały rok robimy zmiany w budżecie kilkanaście razy. Uznaliśmy, że, te instytucje typu BEDEK, typu biblioteka mają to w swoich zadaniach i powinni to robić, tak jak to się odbywa we wszystkich miastach. I dlatego te zmniejszenie wydatków dla urzędu na organizację imprez przez urząd. Jak pani zapytała, tak? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś uwagi? Pani radna Zabłocka, proszę. Ponieważ niestety nie umożliwiono nam pracy nad budżetem, a więc ja bym chciała, panie burmistrzu, przepraszam, no ale na dzisiaj uzasadnienia, dlaczego zwiększono kwotę na bibliotekę w bieżącym roku, na przyszły rok. Wiemy dobrze, że biblioteka, jeden budynek, nie będzie już tego budynku. Oprócz tego budynek, który jest termomodernizowany, jest ocieplony, a więc oszczędność na ogrzewaniu, na energii również będzie. Natomiast mamy tutaj zwiększone o 50000 kwotę na bibliotekę. No jeżeli pozbędziemy się, jeżeli dobrze pamiętam, na Ogrodowej około 50000 były czynsze i opłaty, a więc tak naprawdę zwiększamy aż o 100000 na działalność biblioteki. I chciałabym uzasadnienia tutaj dlaczego. Wiemy, że mamy sytuacje kryzysowe, wiemy, że budżet mamy napięty, a cały czas zwiększamy te wydatki bieżące, co jest bardzo niepokojące. I druga, i to już jest mój wniosek, bo za chwileczkę, jeżeli pan burmistrz odpowie mi, to też ewentualnie sformułuję wniosek. I chciałabym wnioskować o zwiększenie o 40000 na budżet obywatelski, tak żebyśmy mieli 100000 złotych. Powiem, czym to motywuję. Do tej pory te nasze budżety obywatelskie są budżetami naprawdę takimi trochę... No, myślę, że dużo osób nie występuje do budżetu obywatelskiego właśnie ze względu na te małe kwoty, a na przykład 100000 złotych to już umożliwia na przykład zrobienie placu zabaw następnego w naszym mieście, na co te 60000, no to będzie ten plac znikomy i taki no, kilka zabawek można za to zakupić, bo muszą być to wiadomo certyfikowane zabawki. A więc wnioskuję o zwiększenie z tych poprawek, które komisja wypracowała, na które pan burmistrz się zgodził, zwiększenie o 40000 złotych na budżet obywatelski. I na razie to proszę o wytłumaczenie tej biblioteki i wtedy ewentualnie ja sformułuję wniosek. Dziękuję. Dziękuję. Proszę, panie burmistrzu. Panie przewodniczący, szanowna pani radna, szanowni państwo. Jeżeli chodzi o wnioski do budżetu, takie zapotrzebowanie otrzymałem z biblioteki. Zastanawiając się nad tym, mogę powiedzieć, że początek inwestycji, zwłaszcza po remoncie, jest to przede wszystkim osuszanie budynku, więc wykorzystywanie bardzo dużej energii do tego, że ten budynek nie zawilgotnia. Wiadomo, że to jest budynek biblioteki, tam generalny remont był. On w tym momencie posiada bardzo dużo wilgoci, więc tam będzie na full grzania, prawdopodobnie jeszcze do grzewania prądem. To jakby proszę mieć świadomość tego początku roku. Nie wiemy też, jaka będzie zima. Jednakże powiem jedną rzecz. Jeżeli się okaże w ciągu roku, że są jakieś oszczędności, ja nie pozwolę je wydawać na głupoty. Żeby była świadomość, mam na to wpływ i wiem, że
pan dyrektor biblioteki też bardzo mocno dba o to, żeby tego budżetu w jakikolwiek dziwny sposób nie realizować. Wiadomo, że na zakończenie roku jest w stanie się z nami rozliczyć z dotacji i nie musi ich całkowicie wykorzystywać. To jeżeli chodzi o bibliotekę, chyba że pan dyrektor biblioteki jest na sali i ma ochotę dwa zdania dopowiedzieć. Jest pan dyrektor? Nie ma, no to też dziwne, był zaproszony. Choć mamy okres pandemiczny, niektórzy niestety w szpitalach nawet leżą ze znajomych. Drodzy Państwo, jeżeli chodzi o budżet obywatelski, to ja powiem na przekór, mamy napięty budżet i na wszystkim prawie oszczędzamy, więc i na budżecie obywatelskim też, jeżeli chodzi o okres pandemiczny, nieco oszczędzamy, ale przychylę się tak zwanym szewskim targiem i proponuję zwiększenie w formie autopoprawki do kwoty 80 tysięcy złotych. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś... Jeszcze pani Elżbieta, proszę. Panie burmistrzu, ja przepraszam, ale mnie to nie przekonuje, że pan dyrektor nie wykorzysta dotacji, bo jeżeli dajemy dotację, to dajemy ją na rok i praktycznie tak naprawdę nie mamy wpływu na to, gdzie ta dotacja, na co będzie wydana. A więc ja w tym momencie wnioskuję o zmniejszenie o 100 tysięcy złotych na bibliotekę, o 50 tysięcy, przepraszam, o to, co jest zmniejszone. Pan dyrektor będzie miał 50 tysięcy i tak z budynku, który tak jak obiecał, ma być przeniesiony do głównego budynku. Jeżeli na koniec roku okaże się, że na energię będą potrzebne pieniądze, dotacje pod koniec roku można zwiększyć. A więc ja formułuję dwa wnioski. Pierwszy, w dalszym ciągu o zwiększenie do 100 tysięcy, bo naprawdę, panie burmistrzu, za 80 tysięcy też ten plac zabaw to jest nieduży. A myślę, bo wiem, że są grupy, które naprawdę chciałyby wystąpić o plac zabaw. No niestety ze względu na kwoty, które są w budżecie, tego nie robią. A więc ja w dalszym ciągu proszę o mój wniosek i o zmniejszenie o 50 tysięcy na bibliotekę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze pani radna Pisarska i za chwilę oddam głos panu burmistrzowi. Ja formułuję wniosek przeciwny do pani Eli o pozostawienie tej kwoty na bibliotekę ze względu na to, że nie wiem, czy państwo pamiętają taką sytuację, że pod koniec któregoś roku, nie wiem, czy to nie było w poprzednim roku, gdzie chyba nawet pani Ela wtedy też wnioskowała o zdjęcie z budżetu sumy do biblioteki. Potem musieliśmy się przebijać z tym, żeby te pieniądze wystarczyły na wynagrodzenia dla pracowników. Ja myślę, że wszyscy dyrektorzy placówek kulturalnych bardzo mocno pracowali nad swoim budżetem i wiedzą, ile im pieniędzy potrzeba, więc proponowałabym, żeby ta suma na bibliotekę pozostała. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę pan burmistrz odnieść się do tych propozycji. No, mam uzasadnienie też od skarbnika, bardzo się cieszę. Same 40 tysięcy to jest podwyżka płac, drodzy państwo. Więc też już wiem, jeżeli chodzi o budżet biblioteki, z czego wynika te 50 tysięcy. Więc już państwo też mają może większy ogląd. A ja dalej podtrzymuję, oczywiście państwo mają prawo zdecydować w autopoprawce o 20 tysięcy, czyli do 80 tysięcy budżet obywatelski. Od państwa zależy, czy on będzie wyglądał na etapie 100 tysięcy 80. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani radna Machniewska. Ja mam takie pytanie w sprawie organizacji pozarządowych. W sumie, panie skarbniku, ile my przekazujemy z naszego budżetu na działalność organizacji pozarządowych, łącznie ze sportem? O, ponad 4 miliony. Tak. Tylko że w tym jest milion 600. Dobrze, zostawmy przedszkola, ale jeszcze inny. Dobra. Dobrze. Czyli dobrze, wyłączmy przedszkola. Tak jak słyszeliśmy, 4 miliony. To teraz wyłączmy przedszkola, wyłączmy. Noclegownia 390 tysięcy. Dobrze. A może ja wymienię te takie typowo na
Dokładnie. Czyli tak. Ochrona zdrowia 45 tysięcy. Upowszechnianie, sport generalnie 165 tysięcy i 250 tysięcy i kultura 22 tysiące. To razem 250, 165 to jest 415 plus 20. Proszę Państwa, no zastanówmy się, czy po prostu nie zredukować tych. Pominięta to jest alkoholówka, oczywiście, tak. I alkoholówka to jest 450. Ale tylko ona to są idzie pieniądze na walkę z uzależnieniami. No. Nie możemy chyba przekazać na coś innego, prawda? Konkretnie idzie, tak, tak. I dlatego, szanowni państwo, my się zastanówmy nad tym, żeby jednak, no, nie chcę być tu jakąś czarownicą, ale może te 50% jednak zabierzmy ze sportu, bo to są duże kwoty. Nic się nikomu nie stanie, a budżet jednak, no mamy deficyt dosyć poważny. I czas najwyższy, żeby się zastanowić, co zrobić, żeby zlikwidować deficyt, a nie go sobie tak po prostu podtrzymywać, bo jesteśmy przyzwyczajeni do deficytu. A jesteśmy przyzwyczajeni. Dziękuję. Proszę bardzo, nim oddał głos dla pani radnej Pisarskiej, chciałbym tylko przypomnieć, i pan burmistrzowi za chwilkę, tylko chciałbym państwu przypomnieć, że uchwalanie budżetu, corocznego budżetu rządzi się swoimi prawami. Podjęliśmy swego czasu uchwałę, która precyzuje, jak należy budżet, jak należy z tą konkretną uchwałą, a więc uchwała na budżetowa, jak powinna być procedowana. I jednym tam z zapisów tej uchwały, właściwie jest tam taki regulamin podany, krok po kroku, jak budżet jest uchwalany, między tym jest tam zapisane, że wyznacza się termin, burmistrz składa projekt uchwały, następnie wyznaczony jest termin do składania różnego rodzaju poprawek i te poprawki są analizowane przez stosowną komisję albo nawet przez inne komisje i dopiero wówczas burmistrz się odnosi do tych autopoprawek, albo je uznaje, albo nie. I gdy nachodzi spór między autorem projektu uchwały a radą, wówczas przystępujemy do głosowania i w głosowaniu rozstrzygamy ten spór. Tutaj troszeczkę łamiemy te zasady i dlatego jeśli teraz tak z kapelusza, a tutaj zdejmijmy powiedzmy tam na organizacje pozarządowe lub to dajmy, lub teraz tam zwiększymy budżet obywatelski i tak dalej, to powinno być tematem dyskusji przede wszystkim na Komisji Programowej Budżetu albo też na zainteresowane osoby miały możliwość. Ja wiem, że był okres pandemii, że nie wszyscy się mogli spotkać, ale mamy środki łączności, które mogły to w jakiś sposób, żeby wypełnić te zadania, które są opisane w procedurze uchwalania budżetu. Dlatego tutaj na sesji tego typu tutaj wrzutki, przepraszam za takie kolokwialne wyrażenie, no nie, trudne będą tutaj do rozstrzygnięcia. Zaraz chwileczkę pani radna Pisarska, później pan burmistrz, później pani Elżbieta Załocka. Mam ponownie zauważyć, że na kulturę pozostaje w stowarzyszeniach 20 tysięcy złotych, co daje nam łącznie 35 tysięcy. Jeszcze chcemy zabrać w bibliotece, to taka dygresja. Ale proszę Państwa, jeśli chodzi o stowarzyszenia, to chciałam tylko zauważyć, że stowarzyszenia tworzą ludzie. Ludzie płacą podatki, więc nie możemy tym ludziom tak po prostu zabrać tych pieniędzy, którzy wkładają do budżetu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan burmistrz, później pani Elżbieta Zabłocka. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, drodzy mieszkańcy przysłuchujący się dzisiejszej sesji. Ostatnią rzeczą, którą się robi w mieście, to ogranicza się w jakikolwiek sposób pracę stowarzyszeń. To jest moim zdaniem największa głupota, gdybyśmy robili tego typu rzeczy. To jest w dużej części wolontariat. Są to dotacje nie utrzymujące stowarzyszeń. To są dotacje wspierające stowarzyszenia wielokrotnie na początku roku, kiedy dopiero zaczynają pozyskiwać jakiekolwiek fundusze. W stowarzyszeniach w Bartoszycach działa około 4 tysięcy do 5 tysięcy ludzi. Mówię o młodzieży, o dzieciach, o dorosłych, w większości wolontarystycznie. Jest to potężna rzesza ludzi, którzy zrzeszają się po to, aby robić coś dobrego, czynić coś fajnego, czynić coś, co jest potrzebne dla miasta, uzupełniać ofertę miasta, albo ją wzbogacać, albo ją tworzyć, bo jest to też wspaniała grupa ludzi, którzy mają wspaniałe pomysły. Te pomysły są realizowane, te pomysły widzimy na co dzień,
Cieszymy się zawsze z tych osiągnięć. Widzimy przedstawienia teatralne, widzimy zawody sportowe, widzimy wiele organizacji, które tak naprawdę pomagają też społecznie. Tak jak dzisiaj powiedziała pani przewodnicząca Lucyna Jędryczka, tak, są to osoby, które wydają sprzęt, pomagają ludziom, działają w pomocy społecznej, działają w zdrowiu, działają w kulturze, działają w sporcie, działają w muzyce, działają w wielu, wielu rzeczach artystycznych. Ja żałuję, że my nie mamy milionowego budżetu do organizacji pozarządowych, że nie możemy 1 000 000 zł przekazać, bo chciałbym tyle przekazywać, jak miastka i miasteczka mniejsze od nas przy mniejszych budżetach, bo tak czynią. I nie przeszkadza mi to, że z roku na rok będę miał odbierane pieniądze z organizacji przez Urząd Miasta pewnych działań. Uważam, że jest to słuszna droga, że właśnie dlatego mamy stowarzyszenia, właśnie mamy te działania obywatelskie, aby można było pokazywać, że działamy wspólnie jako w tym momencie piękna, demokratyczna rodzina. Bo tak to można nazwać. Bo samorządem nie jest urząd, nie jest rada, a są wszyscy mieszkańcy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani radna Elżbieta Zabłocka, proszę później. Panie Przewodniczący, po pierwsze to niestety, ale w komisjach nie mogliśmy brać udziału, bo było godzinie 9 rano, gdzie wiadomo, że większość pracuje i niestety nie może wyjść z pracy, żeby uczestniczyć 3 dni pod rząd w komisjach. A po drugie, na każdej sesji każdy radny ma prawo wnieść wnioski do budżetu. Na sesji nie musi wcale uczestniczyć w komisjach, ma prawo to zrobić, jeżeli wskaże, skąd przenieść, na co, nie zwiększa deficytu, czyli zgodnie z artykułem 42 ustawy, ma prawo do wniesienia poprawek. Ale ja jeszcze chciałam zdementować jedną rzecz. Pani Zabłocka chce zabrać z biblioteki. Nie, pani Zabłocka nie chce zabrać z biblioteki. Pani Zabłocka chce podnieść pieniądze na bibliotekę przy zostawieniu z poprzedniego roku. Z tego względu, że będą oszczędności z biblioteki na ulicy Ogrodowej, bo będzie ona przeniesiona, a więc jeżeli pozostawimy na poziomie ubiegłego roku dotacje, to i tak biblioteka będzie miała zwiększoną kwotę. Także chciałabym zdementować, że ja chcę zabrać pieniądze dla biblioteki. Nie. Pozostawić na poziomie z ubiegłego roku, a i tak tych pieniędzy będzie więcej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze? Proszę bardzo, pan Anna Zerwicz. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowna Rado. Komisja Budżetowa pracowała długo. Komisja Budżetowa, w które dni pracowała, wszyscy radni dostali informacje na swoje komórki, kiedy odbywa się komisja. Niestety, kto był zainteresowany, to przyszedł, kto nie był zainteresowany, nie przyszedł. I teraz są takie dyskusje niepotrzebne. Dziwi się troszeczkę niektórym radnym, którzy już są parę kadencji, że wiedzą, kiedy ustala się, jak to się mówi, budżet i kiedy się składa wnioski do budżetu. Nieprawdą jest, że na ostatniej sesji trzeba, gdy się ustala budżet, trzeba zrobić zamęt po to, żeby postawić na swoje. Szanowni Państwo, w taki sposób nie dojdziemy. Przyjęliśmy program na dzisiejszą sesję i Panie Przewodniczący, proszę się tego trzymać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś uwagi do... Proszę bardzo, pan radny Puszko. Szanowni Państwo, ja tak troszeczkę z innej beczki pytanie, gdyby tutaj zadam. Odnośnie inwestycji, ja wiem, że jest ten budżet bardzo trudny, ale mieszkańcy no też chcieliby wiedzieć, tak, jakie zwłaszcza ulice będą remontowane w przyszłym roku, bo takowych informacji szczegółowych nie ma. I czy mógłby pan burmistrz tutaj przekazać tą informację? No ale nie każdy ma dostęp, prawda, do budżetu i ludzie po prostu no, chcieliby wiedzieć, jakie ulice będą remontowane
W bieżącym roku szkolnym. To. W bieżącym roku, przepraszam, kalendarzowym. Wszystko jest dostępne w projekcie, jakby nie patrząc, jeżeli chodzi o inwestycje, a tych ulic w tym momencie, szanowny panie rady, nie będę wymieniał z tego względu, że ulice będziemy remontować zgodnie z tym, w jaki sposób otrzymamy dofinansowanie i które projekty będziemy mieli możliwość zrealizować. Jesteśmy w trakcie projektowania, wyczytałem w informacji burmistrza pewnych ulic. One są dla mnie istotne. Są też państwa informacje dotyczące niektórych ulic, które zgłaszaliście państwo do budżetu. Jeżeli uda nam się w systemie Zaprojektuj, Wybuduj i pozyskać na to zewnętrzne środki, budować, będą państwo na bieżąco, na każdej sesji o tym informowani. Ciężko mi przedstawić pełny plan, gdyż planować możemy i 30 ulic, a na przykład zrealizujemy dwie. Możemy planować dwie ulice, a zrealizujemy 30. Oczywiście to jest żart, bo w tą stronę ich nie pójdzie, bo takich finansów nie posiadamy. Więc wolę nie wymieniać, aby ktoś się nie nastawiał, że ta ulica będzie na 100% robiona. My w tym momencie wszystko planujemy, projektujemy. Ja wyczytywałem te ulice, które są projekty gotowe. Jest jeszcze cały czas ulica Polna, która, przepraszam, nam wisi. Jest kupę jeszcze ulic, które gdzieś tam zostały. Jest przepust na Suszycy, który jest projekt. No ja nie jestem w stanie tego wyczytywać. Państwo mają jakby projektowane pewne rzeczy, zaraz chwilę będą niektóre rzeczy w środkach niewygasających, to też jakby powtórzymy o tym. Drodzy państwo, wolę nie obiecywać i mówić, co my mamy zaplanowane. Na bieżąco będą państwo informowani. Nie będzie sytuacji, że komuś zaczniemy remontować ulicę z dnia na dzień, więc proszę się też tego nie obawiać. Będzie informacja, będzie okres przetargowy, w którym już mieszkańcy będą wiedzieli, że mają szykować się do remontu. I powiem, większość ulic, które będziemy robić w mieście, tak jak i w poprzednich latach, będziemy się starać na to pozyskać dofinansowanie, bo z własnego budżetu jako takiej chyba żadnej ulicy poza remontami podstawowymi czy zrobieniem jakiejś krótkiej dróżki nie będziemy w stanie zrobić. To tak powiem, bezpiecznie się staram zachować, ale bezpiecznie też dla państwa, żeby niepotrzebnie nie chwalić czegoś przed otrzymaniem środków. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej pytań. Proszę państwa, wydaje mi się, że tutaj wniosek w szczególności pani radnej Elżbiety Zabłockiej o to, żeby z biblioteki zabrać 50 tysięcy złotych, tak mówiąc kolokwialnie, i zwiększyć budżet obywatelski do 100 tysięcy złotych, poddam pod głosowanie. Bo to państwo rozstrzygną, czy tak, czy nie. Ja nie słyszę, co pani mówi. Proszę do mikrofonu, jeśli już łaska. Zmniejszenie dla stowarzyszenia, szczególnie na sport kwalifikowany, niekwalifikowany, wnioskuję o zmniejszenie tej dotacji o 50%. No właśnie, tutaj się rozpoczyna taki koncert życzeń. Pewnie będzie przeciw wniosek, tak? Pani radna, proszę. Do pierwszego wniosku pani Elżbiety Zabłockiej prosiłabym, żeby nie było blokiem, tylko oddzielnie. Żeby nie było blokiem, tylko było oddzielnie, tak jest. Dobrze, więc tutaj te wnioski pani Elżbiety Zabłockiej przegłosujemy oddzielnie. Natomiast odnośnie, moim zdaniem trochę nieprecyzyjny jest wniosek pani Machniewskiej, dlatego nie poddam go pod głosowanie. Pierwszy wniosek pani radnej Zabłockiej, jeśli chodzi o pan burmistrz. Dobrze, wobec tego będziemy głosować trzy wnioski. Pani radnej Wiolety Machniewskiej, pani radnej Zabłockiej. No i się rozstrzygnie. Dobrze, wobec tego poddaję pod głosowanie pierwszy wniosek. Wniosek pani radnej Elżbiety Zabłockiej, żeby zwiększyć na bibliotekę 50 tysięcy złotych zdjąć z działalności przeznaczonych na bibliotekę. Kto z pani, panów radnych jest za wnioskiem pani Elżbiety Zabłockiej? Proszę o głosowanie teraz. Wniosek upadł.
Następny wniosek, to jeśli chodzi o budżet obywatelski, pani radna Elżbieta Zabłocka proponuje zwiększenie tego budżetu do 100 tysięcy złotych, a więc o kwotę 40 tysięcy złotych. Jednocześnie na ten wniosek burmistrz proponuje autopoprawkę w wysokości 80 tysięcy złotych. Ta poprawka jest niezależnie od wyniku głosowania, jest aktualna, pana burmistrza, jeśli chodzi o autopoprawkę. Z tą świadomością głosujemy wniosek pani Elżbiety Zabłockiej dotyczący budżetu obywatelskiego. Kto jest za wnioskiem, proszę o głosowanie teraz. Dziewięć za, siedem przeciw. Wniosek został przyjęty. Do 100 tysięcy złotych. I teraz wniosek pani radnej Machniewskiej. Może pani jeszcze doprecyzuje raz jeszcze do mikrofonu, bo tak nie bardzo konkretnie. Zmniejszyć kwotę dotacji na sport kwalifikowany, niekwalifikowany o 50%. Zmniejszyć? Tak, zmniejszyć. Kto z pani panów radnych jest za wnioskiem pani radnej Machniewskiej? Proszę o głosowanie teraz. Wniosek upadł. Proszę państwa, mamy tę część procedowania nad uchwałą zakończoną. Proponuję, żebyśmy przechodząc do głosowania nad całością projektu uchwały, żebyśmy zrobili w ten sposób, że po pierwsze przegłosujemy jeszcze załącznik numer 10 do uchwały budżetowej, to znaczy w którym są wymienione zadania dla Zakładu Usług Komunalnych z dopisaniem punktu dotyczącego to, co odczytała pani przewodnicząca w swojej opinii, dopisujemy punkt dotyczący remontu schodów na ulicy Drzewnej przy kładce prowadzącej na działki. I poddam teraz ten załącznik numer 10 pod głosowanie. Kto z pani panów radnych jest za przyjęciem tego załącznika w treści zaproponowanej przez komisję i uzupełnionej przeze mnie, proszę o głosowanie teraz. Jednogłośnie za, więc ten załącznik numer 10 stanowi integralną i przegłosowaną integralną część uchwały budżetowej. I teraz proponuję, żebyśmy przystąpili do głosowania całości uchwały z uwzględnieniem oczywiście wniosków komisji zaakceptowanych przez burmistrza oraz autopoprawek burmistrza. Tutaj chyba nie ma, jest zgoda na taką formę ostatecznego zatwierdzenia przyjęcia uchwały budżetowej na 2020 rok. Poddaję pod głosowanie, kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały budżetowej na 2022 rok. Proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, że większością głosów projekt uchwały na 2022 rok został przez Wysoką Radę przyjęty. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Bartoszyce na lata 2022-2034 otrzymali wszyscy radni. Regionalna Izba Rachunkowa, to informuję dla porządku, w Olsztynie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Poproszę panią przewodniczącą, panią Lucynę Jędryczka o opinię na temat projektu wieloletniej prognozy finansowej miasta Bartoszyce. Od razu dodam, że oczywiście ona będzie skorygowana o zmiany, które wprowadzone zostały na dzisiejszej sesji, te autopoprawki i te zmiany. Komisja pozytywnie zaopiniowała wieloletnią prognozę finansową, oczywiście po uwzględnieniu tych zmian. Już jak pan przewodniczący powiedział. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o głosowanie teraz.
Stwierdzam, że projekt uchwały został przez Wysoką Radę większością głosów przyjęty. Punkt 6 porządku obrad. Sprawozdanie z programu współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok otrzymali wszyscy radni. Poproszę panią Ewę Kapustę o przedstawienie opinii. Pani Ewa, jest pani Ewa. Bo miała się spóźnić. Proszę o opinię panią przewodniczącą. Program współpracy miasta Bartoszyce z organizacjami pozarządowymi przyczynił się do większej takiej aktywności społecznej, przyczynia się w ogóle ciągle do większej aktywności społecznej organizacji pozarządowych. I można powiedzieć bardziej takiego racjonalnego i gospodarczego wykorzystania środków publicznych gminy na te zadania. Komisja zapoznała się z programem. Dziękujemy bardzo tutaj za dość takie dokładne pokazanie nam działań wszystkich organizacji pozarządowych i przyjęła go pozytywnie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na temat tegoż sprawozdania? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Zresztą tu nie głosujemy. Stwierdzam, że Rada przyjęła sprawozdanie do wiadomości. Punkt 7 porządku obrad. Projekt stanowiska w sprawie stanowczego potępienia bezpardonowo nieludzko eskalowanych ataków hybrydowych na wschodnie granice Rzeczypospolitej otrzymali panie i panowie radni. Czy ktoś chciałby zabrać głos w tym temacie? Proszę bardzo, pan radny Darski. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, do Pani Burmistrzu. Tutaj idąc śladem wypowiedzi Pana Radnego Azarewicza, że komisje się odbywały kilkakrotnie i odbywały się normalnie w sali sesyjnej Rady Miasta. Wiele komisji tak się odbywa i może się odbywać mimo tutaj uwarunkowań covidowych. Natomiast Komisja do Spraw Bezpieczeństwa i Samorządności odbyła się offline i nie było to pełne jakieś takie doinformowanie, przepływ informacji. Dostaliśmy dzisiaj projekt uchwały, czy stanowiska odnośnie po prostu hasła murem za polskim mundurem, wsparcia poczynań polskich służb na granicy. I mam do tego troszkę uwag i uważam, że dobrze by było, żebyśmy mogli przegłosować alternatywne stanowisko, tym bardziej, że tutaj zaproponowałem, po prostu była taka propozycja, że Klub Radnych PiS też zgłosi swoje stanowisko. Nawet przedstawiłem takie zobowiązany przez Komitet Powiatowy Partii PiS. No chyba nie wpłynęło, bynajmniej tych akcentów, które tam zaproponowałem, nie ma w tym stanowisku zaproponowanym przez pana Karola Kapuścińskiego. Mam do takiej uwagi. W pierwszym akapicie no, jest w porządku, bo jasne jest, że musimy ten temat udzielić wsparcia. Dziwię się, że tutaj jest podkreślona przede wszystkim transgraniczność, no bo jest transgraniczność, ale czy jakbyśmy byli powiatem powiedzmy nidzickim czy mrągowskim, czy ten problem musiałby być podnoszony. Następny temat, że jesteśmy społeczeństwem wielokulturowym, bo jesteśmy. Ale czy to jest najważniejsze? Czy nieważniejsze jest przysięga złożona Rzeczypospolitej przez służby? Czy nieważniejsze jest wierność Konstytucji i tak dalej? Czy nieważniejsze jest racja stanu w przypadku obrony polskich granic? Jeszcze jedno. Na pomniku Orła Białego jest święta triada Bóg, honor, ojczyzna. Przede wszystkim jak granica płonęła, jak wróg był u granic, w Polsce wobec zagrożeń zawsze było odnoszenie się do Boga. Tak było w przypadku
Cudy nad Wisłą, tak było w przypadku również obrony Częstochowy, no i innych różnych sytuacji, gdy wróg pukał do polskich bram. Uważam, że tutaj to jest ważne i to jest uważam najważniejsze, bo zagrożenie jest coraz większe. Idzie święta, idą święta, idzie nowy rok, będzie zima i tutaj ta eskalacja powinna być, eskalacja będzie jeszcze większa z zaangażowaniem coraz większych sił, coraz większych po prostu poczynań no, wroga naszej ojczyzny. Bardzo bym prosił o pozwolenie, o udostępnienie na głosowanie stanowiska alternatywnego, które te wszystkie akcenty, które podkreśliłem, wyraża. I tutaj za mało jest jak gdyby takiego odniesienia do świąt w kontekście też uszanowania i uszanowania rodzin. Ja rozmawiałem z kilkoma członkami rodzin, z matkami żołnierzy, z mężami, z córkami, które tam są. Ci ludzie, jak o tym opowiadają, to płaczą i odnoszą się do Boga. No, myślę, że Bóg nam dopomoże, że będzie dobrze. Także bardzo bym prosił o pozwolenie przeczytania projektu i żebyśmy mogli głosować alternatywnie. Dobrze. Powiem tak, panie radny i proszę państwa, projekt tegoż stanowiska był przez komisję zaproponowany drogą elektroniczną dla wszystkich pań i panów radnych. Każdy z państw, z nas otrzymał ten projekt. Pan przewodniczący i tym samym cała komisja wyznaczyła termin, do kiedy można składać, a to był długi, bodajże tygodniowy, tak, panie przewodniczący, chyba termin składania różnego rodzaju ewentualnie poprawek i tak dalej. Wiem, że radni takie, ja nie jestem członkiem komisji, ale wiem, że radni takie poprawki zgłaszali i wypracowano takie stanowisko, jakie mamy w materiałach do dzisiejszego przegłosowania. Natomiast wracając się do pana radnego Dalskiego, nie znam takiego pojęcia głosowania jakiegoś aktu prawnego alternatywnie. Tego to pierwsze słyszę o czymś takim i po prostu ze względów proceduralnych nawet nie mógłbym tego poddać pod głosowanie, a że pan nie skorzystał z tej możliwości i nie wniósł tam swoich uwag w wyznaczonym przez komisję terminie, no to już trudno, to nie moja sprawa. Także za chwilę poddam pod głosowanie projekt stanowiska w wersji, w której państwo otrzymali w materiałach. Ale proszę, pan radny Dalski się jeszcze zgłasza. Ad vocem, panie przewodniczący, to stanowisko nie jest aktem prawnym. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim procedurowanie w formule offline nie jest dyskusją nad stanowiskiem, tylko wyrażeniem. I teraz komisja nie ma jak gdyby kontrakcji odnośnie sformułowań. Dobrze. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zapytać? Traktuję to jako głos dyskusji. Pani radna Machniewska, proszę. Proszę państwa, papier wszystko przyjmie. Możemy sobie stanowiska przyjmować, jakie chcemy. Ładnie to będzie brzmiało. Ale ja oczywiście na końcu będę chciała zadać pytanie może nauczycielom, ale może też i osobom odpowiedzialnym za oświatę. Chodzi mi o ostatnie wydarzenie. Ja w sprawach różnych zadam to pytanie, mam nadzieję, że otrzymam odpowiedź. Chodzi o ostatnie wydarzenie, które obiegło cały świat. Chodzi o człowieka, który przeszedł na stronę białoruską, dezertera. Czy ta osoba w naszych szkołach, w naszej szkole pobierała edukację? Czy się u nas uczyła? Tak, Bartoszyca? Ja będę chciała wiedzieć. Proszę pozwolić przewodniczącą prowadzić te obrady. Wydaje mi się, że pytanie nie na miejscu i no i tak to skwituje. Proszę państwa, przystępujemy do głosowania. Jesteśmy w punkcie 7 porządku obrad. Proszę o spokój na sali. Proszę, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem stanowiska w treści, którą państwo otrzymali? Proszę o głosowanie teraz.
Stwierdzam, że Rada z jednym głosem wstrzymującym się przyjęła stanowisko zaprezentowane przeze mnie przed chwilą jego tytuł. Punkt 8a porządku obrad. Przechodzimy, jest to zmiany w budżecie. Projekt oznaczony numerem 3/46. Poproszę tutaj panią radną Lucynę Jędryszka o przedstawienie opisji programowej budżetu na temat projektu uchwały. Pan skarbnik, dwa słowa. Chyba o autopoprawce chcę powiedzieć. Proszę. Jeszcze, oprócz tych autopoprawek, które przedstawi pani przewodnicząca, no dzisiaj jeszcze jedna autopoprawka dotycząca zdjęcia zwiększenia o 370 tysięcy złotych na cmentarz komunalny. Wpłynęły oferty i one się nie mieszczą w ogóle w tym, co my mamy zaplanowane, więc na razie rezygnujemy z tego. To będzie też dotyczyć wydatków niewygasających, tak? Tak. No myślę, że tutaj nie będziemy robić przerwy, zwoływać komisji. Sprawa jest tak oczywista, że chyba komisja, patrzę tak na panią przewodniczącą, ale ja jestem członkiem komisji, są pozostali członkowie, chyba tu nie będą odnośnie tej autopoprawki się spotykać i dyskutować w tak oczywistej sprawie. Poproszę bardzo, pani radna. Opinia Komisji Programowej i Budżetu w sprawie zmian w budżecie. Dochody, dział 700, rozdział 700.05, zmiana klasyfikacji budżetowej w zakresie dochodów z tytułu dofinansowania przebudowy dworca kolejowego. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 710, rozdział 710.35, zwiększenie dochodów o 20 tysięcy złotych. Pana Darskiego i panią Machniewską proszę o spokój na sali. Z tytułu opłat za wykup miejsc grzebalnych na cmentarzu komunalnym komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 756, zwiększenie o 285 tysięcy złotych wpływu z tytułu podatków, w tym 35 tysięcy z tytułu karty podatkowej i 250 tysięcy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 801, rozdział 801.95, zwiększenie o 3100 zł dochodów z tytułu partycypacji rodziców dzieci uczestniczących w realizacji projektu Poznaj Polskę. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Panie przewodniczący, ja bardzo przepraszam, bo ja się tutaj denerwuję, jak mi krzyczy. Wyjdźcie państwo na zewnątrz, pogadajcie sobie, tak? Bardzo. O, świetnie. Rozprasza pani, pani zakłóca obrady, pani radna. Dział 851, rozdział 851.95, zwiększenie o 1 000 000 zł dochodów z tytułu otrzymania nagrody w ramach konkursu Najbardziej Odporna Gmina. Konkurs dotyczył szczepień przeciw COVID-19. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 852, rozdział 852.15, zmniejszenie o 54 540 zł planu dochodów z tytułu dofinansowania czynszu dla osób dotkniętych. Zmniejszenie to było o dofinansowania czynszu dla osób dotkniętych finansowo z tytułu COVID. Nie został złożony żaden wniosek o dopłatę i tutaj też komisja zaopiniowała pozytywnie. Wydatki. Dział 600, rozdział 616, zmniejszenie o 250 tysięcy złotych, plany wydatków na budowę kładki w ciągu ulicy Drzewnej. Inwestycja została już opłacona w całości. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Tutaj nie będę czytała tego zwiększenia na te kolumbarium, ponieważ zostało przez pana skarbnika zdjęte. Dział 754, rozdział 754.16, zmniejszenie o 300 zł plan wydatków przeznaczenie na wynagrodzenie strażników Straży Miejskiej. Zaopiniowała komisja pozytywnie. Dział 801, rozdział 801.01, 801.03, 801.04. 801.50, 801.95, w tym tak, te zwiększenie wydatków w związku z tym dopłatami rodziców uczniów uczestniczących w realizacji projektu Poznaj Polskę pozytywnie. 50 873 zł zwiększenie planu wydatków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Nauczycieli Emerytów pozytywnie.
i 44 649 zł, zmniejszenie dotacji na przedszkole niepubliczne Stokrotka. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 852, rozdział 852.15, zmniejszenie o 54 540 zł plan wydatków na dopłaty do czynszów. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 854, rozdział 854.01, zmniejszenie o 3361 zł na odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny Nauczycieli. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 900, w tym zwiększenie o 300 zł planu wydatków na wynagrodzenie pracownika zajmującego się obsługą systemu gospodarki odpadami pozytywnie, zmniejszenie o 859 zł planu wydatków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowników ZUK pozytywnie. Dział 926, rozdział 926.04, zmniejszenie o 1054 zł plan wydatków na odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny Pracowników BOSIR-u. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos na ten projekt uchwały? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały wraz z autopoprawką, o której przed chwilą mówił pan skarbnik, proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 8b porządku obrad, projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Bartoszyce na lata 2021-2035. Poproszę panią radną o opinię na temat projektu uchwały. Po uwzględnieniu zmian, które uchwaliliśmy w budżecie, projekt uchwały komisja zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 4/46? Proszę o głosowanie teraz. Przy jednym wstrzymującym się uchwała została przez Wysoką Radę przyjęta. Punkt 8c porządku obrad, projekt uchwały w sprawie uchwalenia wydatków niewygasających oraz autopoprawki burmistrza. Otrzymali wszyscy panie i panowie radni. Jest to projekt oznaczony numerem 5/46. Poproszę panią Lucynę o opinię na temat projektu uchwały. Opinia Komisji Programowej Budżetu w sprawie uchwalenia wydatków niewygasających w 2021 roku. I tutaj są tak: wydatki majątkowe, dział 600, rozdział 616. Ten 1 000 000 zł, on się zmieni na przebudowę, bo tutaj zgodnie z autopoprawką. Wyrzuciliśmy tę budowę kolumbarium, to już nie ma opinii. Wydatki bieżące, dział 750, rozdział 750-95. 30 000 zł na opracowanie strategii rozwoju miasta Bartoszyce. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 801, rozdział 801.01. Kwota 598 800 zł, w tym 578 800 środki na realizację projektu Laboratoria Przyszłości i 20 000 zł na naprawę dachu w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1. Komisja zaopiniowała pozytywnie i otrzymane autopoprawki. Wydatki majątkowe, dział 600, rozdział 616. 245 765 zł, i tutaj są tak: 69 697 zł na projekt przebudowy ulicy Brzozowej, Zielonej, Kwiatowej pozytywnie, 51 416 zł projekt przebudowy ulicy Lelewela pozytywnie, 77 722 zł projekt przebudowy ulicy Ogrodowej pozytywnie, 40 067 zł projekt przebudowy ulicy Szymanowskiego. Komisja zaopiniowała pozytywnie. 6 765 zł rozbudowa przejścia dla pieszych, ulica Kęczyńska, tak zwane bezpieczne przejście. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 801, rozdział 801.32.
109 691 zł na wykonanie dokumentacji projektowej na adaptację pomieszczeń w szkole podstawowej nr 7 na potrzeby szkoły muzycznej. Komisja zaopiniowała pozytywnie i wydatki bieżące. Dział 853, rozdział 853-95, 22 tysiące zł na opracowanie audytu dostępności obiektów użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych. Komisja zaopiniowała pozytywnie i w związku z deklaracją złożoną przez wykonawcę inspektora nadzoru jeszcze w bieżącym roku będą faktury na kwotę 357 300 zł i w związku z tym z tego miliona, który był wcześniej w wydatkach majątkowych, to należy to zmniejszyć. I to zmniejsza się wydatki niewygasające w minioną kwotę. Dotyczy to oczywiście ulicy przebudowy, ulicy Broniewskiego. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję bardzo. Czy otwieram dyskusję? Ktoś z Państwa chciałby zabrać głos na ten projekt uchwały? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Oznacza go numerem 5/46. Proszę o głosowanie teraz wraz z autopoprawką burmistrza. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 8d porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2020 rok. Jest to projekt oznaczony numerem 6/46. Tutaj poproszę panią Karola Kapuścińskiego, przepraszam, pana Karola Kapuścińskiego o przedstawienie opinii Komisji do Spraw Samorządowych i Bezpieczeństwa na temat projektu uchwały. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, opinia Komisji do Spraw Samorządowych i Bezpieczeństwa w sprawie przyjęcia miejskiego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2022 jest pozytywna. Tutaj przypomnę, że na rok 2022 prognozowana jest są prognozowane przychody z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 630 tysięcy złotych i z tej kwoty przeznaczone będzie 625 tysięcy 400 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi i przeciwdziałanie narkomanii 4600 zł. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos na ten projekt uchwały? Proszę, pan przewodniczący Janusz Pasiak. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Panie Burmistrzu. Ja mam tylko krótkie pytanie do Pani Pełnomocnik, dlatego że tu Przewodniczący mi się zobowiązywał, że wyjaśni sprawę, ale widzę, że uciekł od tego. Chodzi mi tylko o wyjaśnienie, bo tak, w tamtym roku mieliśmy przeznaczone na walkę właśnie z narkomanią 21 500. Na następny rok mamy 4600. Z czym to się wiąże? Czy ktoś, jakieś stowarzyszenie zrezygnowało z działalności na to, czy... Że tak aż duże zmniejszenie, bo to jest prawie 80% mniej. Proszę pani Kasiu. Szanowni Państwo, pokrótce, więc powiem tylko tak. Program, tak jak sama nazwa wskazuje, jest tegoroczny program, tak jak i zeszłoroczny, jest programem profilaktyki zintegrowanej. Dzisiaj coraz częściej właśnie alkohol nie występuje sam, występuje z narkotykami, występuje z uzależnieniem od komputera, występuje z hazardem, dlatego jest to zasadne i powiem szczerze, że, znaczy szczerze, no tylko szczerze, że te obszary zarówno z przeciwdziałania alkoholizmowi, jak i przeciwdziałania narkomanii zostały w tym programie połączone. Znajduje to odzwierciedlenie w proponowanych zadaniach, może troszkę lepiej, może się dobrze. Proponowanych zadaniach i tak jak tutaj na stronie 19 macie Państwo wgląd, wszystkie cele są zaznaczone, tam są zaznaczone zadania i w zadaniach zadań również widać, że zarówno alkohol, jak i narkomania jest połączona. Tak, jeśli dotyczy to świetlic, tyczy się to również zajęć opiekuńczo-wychowawczych, tyczy się to wypoczynku, programów rekomendowanych. Także tutaj wszystkich proszę serdecznie, chciałabym uspokoić. To, że jest taka kwota,
To jest jedno, ale tak jak mówię, program jest profilaktyką zintegrowaną i zarówno alkohol, jak i narkomania występują łącznie i stowarzyszenia, które będą brały udział w ramach konkursu, na te zadania również dostaną dofinansowanie i to są naprawdę zdecydowanie kwoty większe, zarówno na dofinansowanie świetlic, jak i rekomendowanych programów profilaktycznych, również z profilaktyki narkomanii. Podejrzewam, że to będzie około 30 tysięcy. Tak jak mówię, to jest wszystko profilaktyka zintegrowana. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są jakieś jeszcze pytania? Nie ma. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 8e porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy miasta Bartoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok. Jest to projekt oznaczony numerem 7/46. Poproszę panią Ewę Kapusto o opinię na temat projektu uchwały. Komisja się zapoznała z projektem uchwały, przyjęła go pozytywnie. Program współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działalności pożytku publicznego na 2022 rok wypełnia tak jakby katalog priorytetowych potrzeb właśnie do działania. Także pozytywnie komisja przyjęła. Pozytywnie. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęcie projektu uchwały oznaczonego numerem 7/46? Proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 8e w porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie pokrycia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jest to projekt oznaczony numerem 8/46. Poproszę panią radną Ewę Pisarską o opinię na temat projektu uchwały. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa burmistrz ma obowiązek opracowania projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną. Zgodnie z przepisami prawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w przypadku gdy środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, rada gminy może postanowić w drodze uchwały o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W takim stanie rzeczy, aby pokryć część kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych gminy, zasadne jest podjęcie wyżej wymienianej uchwały, którą komisja opiniuje pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę o głosowanie teraz. Przy jednym głosie wstrzymującym się uchwała została przez Wysoką Radę przyjęta. Punkt 8g porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej przy ulicy Błotar Warszawy w Bartoszycach stanowiącej własność gminy miejskiej Bartoszyce. Jest to projekt oznaczony numerem 4/46. Proszę panie Ewo o opinię. Komisja pozytywnie opiniuje wyrażenie zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowej części nieruchomości położonej przy ulicy Bohaterów Warszawy w Bartoszycach. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Proszę panie burmistrzu. Wiem, drodzy państwo, że chciałbym, żeby dzisiaj nie przedłużać, ale uważam, że jest to punkt dosyć istotny dla mieszkańców miasta, zwłaszcza tych również radnych, którzy od dobrych kilku miesięcy męczyło mnie, aby podpisać z kimś porozumienie, aby coś zrobić. Okazało się, że można to było zrobić bez porozumienia. W tym miejscu, które państwo, jeżeli zdecydują się wydzierżawić, powstanie przez firmę, nie będę jej wymieniał, będzie widoczne w Zgdyni, umieszczenie ogólnodostępnej stacji szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych. Więc
ktoś, kto zamierza być bardzo ekologiczny, będzie mógł w Bartoszycach ten samochód legalnie ładować. Dziękuję. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania, bo chyba nie ma zapytań w tej sprawie. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 9/46? Proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 8h porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepłą energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Bartoszyce. Poproszę panią radną Pisarską o opinię na temat projektu uchwały. Zgodnie z artykułem 19 ustawy Prawo energetyczne, burmistrz ma obowiązek opracowania projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Projekt założeń sporządza się dla obszaru gminy na okres 15 lat i aktualizuje co najmniej raz na 3 lata. Ostatnia aktualizacja została opracowana w 2017 roku i przyjęta uchwałą. Obecny projekt aktualizacji został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Opracowanie, które dostali wszyscy radni, zawiera analizę aktualnej sytuacji zaopatrzenia w energię cieplną, elektryczną i gaz, to jest analizę istniejących odbiorców i instalacji systemu zaopatrzenia w energię z podziałem na nośniki energii oraz odbiorców ciepła, prognozę perspektywicznego zapotrzebowania na ciepło, oszacowanie zapotrzebowania w energię w okresie do roku 2040, propozycje przedsięwzięć racjonalizujących użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych w budynkach mieszkalnych, jak i użyteczności publicznej, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, określenie kierunków modernizacji istniejących źródeł ciepła, propozycje modernizacji oświetlenia ulicznego, określenie możliwości współpracy z sąsiednimi gminami w zakresie zapotrzebowania na energię. Podjęcie uchwały nie wiąże się z dodatkowymi zobowiązaniami finansowymi dla gminy. Komisja projektu uchwały opiniuje pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Jesteśmy w punkcie 9. porządku obrad, odpowiedzi na zapytania i interpelacje. Informuję, że w okresie międzysesyjnym pan radny Karol Kapuściński złożył zapytanie dotyczące możliwości uczestnictwa w projekcie Nasz Zabytek realizowanym przez Fundację Most de Most. Odpowiedzi udzielą na piśmie. To taka moja informacja. Czy ktoś chciałby zabrać głos nad jeszcze w tym temacie? Jeśli nie, przechodzimy do punktu 10. To jest do spraw różnych. Informuję, że w okresie od ostatniej sesji do Rady Miasta wpłynęła negatywna opinia dotycząca projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Tę opinię skierowałem do Komisji Gospodarki Miejskiej. Tyle z mojej strony. Sprawy różne. Prosiłbym jednak ze względu na taki napięty harmonogram, o którym wspominałem na początku, o jakieś krótkie, jeśli w ogóle są sprawy różne, to bardzo króciutko. Proszę bardzo, pan radny Darski, później pan radny Kapuściński. Wysoka Rado, panie przewodniczący, panie burmistrzu. Bardzo króciutko. Czy musi radny Darski powiedzieć, żeby tu stały flagi cały czas, a nie tylko raz? Czy państwu tak trudno spamiętać, że to jest sesja Rady Miasta, Polskiej Rady Miasta? Tym bardziej, że dzisiaj jest uroczystość, tak? Bo będzie jakieś uhonorowanie ludzi solidarności. Dziękuję bardzo. Tyle. Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Kapuściński. Tak trochę zawiesiłem głos, bo tak groźnie to zabrzmiało, że... Panie przewodniczący, wysoka rado, panie burmistrzu. Mam pytanie, panie burmistrzu, czy miasto będzie wnioskować do rządowego programu dotacyjnego Niepodległa, ponieważ jest tylko miesiąc od 14 grudnia do 14 stycznia do składania, że tak powiem, wniosków. Kwoty są od 10 do 100 tysięcy na jakieś wydarzenia, że tak powiem, upamiętniające. Można coś wykorzystać, na przykład dworzec. I drugie moje pytanie.
Czy byłaby możliwość zwrócić się do Zarządu Dróg Wojewódzkich, bądź nie wiem, samemu dogadać się z nimi, żeby zrobić na ulicę Gdańską 3, jak się zjeżdża tutaj, z drogi, jest krawężnik położony, jest wyrwa przy krawężniku i naprawdę ciężko jest tam wjechać, można pojazd uszkodzić. To nie jest nasza droga, tylko bym prosił o jakąś interwencję, bo dużo osób tamtędy przejeżdża na ten sklep wielkopowierzchniowy i jest tam wyrwa właśnie między jezdnią, a chodnikiem. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze? Pan radny Puszko. Takie w zasadzie małe sprostowanie do poprzedniej sesji, bo ja zwróciłem się z prośbą o przeniesienie tego budynku BCI, tak, teraz to się nazywa, do poprzedniej siedziby. No oczywiście no nie posiadałem dostatecznej wiedzy, nie wiedziałem, że tam akurat już stowarzyszenie rozpoczęło pracę. Nadal uważam, że obecna lokalizacja no powoduje wykluczenie społeczne osób niepełnosprawnych. Ten budynek nie jest przystosowany, zresztą pan burmistrz też powiedział o tym dokładnie, że nie da się tam windy wybudować, tak, bo jest to zabytek. A może warto by było na przykład no, zastanowić się o przeniesieniu tej siedziby na przykład do, na przykład na dworzec, tak? Tam jest akurat nowo wyremontowany budynek, dojazd jest bardzo dobry. Miejsce ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców i mielibyśmy jak gdyby problem rozwiązany. To jest jedno z pytań. Drugie pytanie odnośnie projektu modernizacji dwóch ulic. Ja już petycję też do pana burmistrza złożyłem w tej sprawie. W zeszłym tygodniu uzyskałem odpowiedź pisemną, taką bardzo ogólną, wymijającą. Nie było tutaj żadnego konkretu. Chodzi mi przede wszystkim o przebudowę dwóch ulic na działkach. Ulicy Krzywej oraz ulicy Majowej. Już wiele razy tutaj prosiłem pana burmistrza o przebudowę tych ulic. Nie ma na dzień dzisiejszy nawet dokumentacji projektowej i moje pytanie dotyczy właśnie tej kwestii, czy ta kowa dokumentacja będzie przygotowana w przyszłym roku, bo mieszkańcy no tutaj oczekują, zebrałem ponad 100 podpisów mieszkańców pod tą petycją i to jest myślę, że duży też głos mieszkańców. Także proszę mi na to pytanie odpowiedzieć. I jeszcze jedna kwestia, bo głosowaliśmy też nad przyjęciem w zasadzie projektu uchwały pod tą nową stacją dla pojazdów elektrycznych. Jadąc przez Lidzbark Warmiński, ponad miesiąc temu widziałem takie testowe autobusy komunikacji miejskiej elektryczne i takowe autokary po prostu również w Bartoszycach. No nie wiem, będą za jakiś tam czas, czy jest to w ogóle planowane, bo jak będzie stacja, no to może warto też o tym pomyśleć. Lidzbark, miasto o 10 tysięcy mniejsze od Bartoszyc, już testuje, tak, takie autokary. Nie wiem, czy one będą jeździć, tak, po tym mieście, ale widziałem takowe, bo akurat też jestem kierowcą i dosyć często właśnie jeżdżę przez Lidzbark. Także czy są jakieś takie plany właśnie, bo tutaj wszyscy dążymy do tego, tak, żeby dbać o środowisko. No i to tyle. Dziękuję. Dziękuję. Może jeszcze więcej nie ma pytań? Proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, ja zanim odpowiem na pytanie, chciałbym, bo jest taka możliwość, po pierwsze podziękować za przyjęcie budżetu. Wyzwanie jak co roku, ale cieszę się, że to wyzwanie jakby trwa. Wiadomo, że nie jesteśmy do końca pewni, jak ten budżet jeszcze będzie wyglądał, jeżeli chodzi o pieniążki, które nam spłyną z podatków, na ile podreperuje to Polski Ład, na ile nie podreperuje. Jesteśmy troszeczkę w dużej niewiadomej, ale ja z zasady wychodzę do wszystkiego optymistycznie, więc się raczej nie obawiam wyzwań i myślę, że poradzimy sobie jak co roku, z Państwa pomocą oczywiście. I chciałbym też się zobowiązać, ponieważ kwota budżetu obywatelskiego 100-tysięczna powoduje to, że procedurę budżetu obywatelskiego rozpoczniemy w marcu bieżącego roku. Chciałbym, żeby było to zapisane. Do maja powinniśmy to rozstrzygnąć, aby już w okresie wakacyjnym można było ten
budżet obywatelski realizować, aby zdążyć do końca roku go zrealizować. Więc to jest zobowiązanie z mojej strony, myślę, bardzo logiczne, bo przy niższych kwotach było to łatwiejsze, przy wyższych jest to z automatu trudniejsze. Ale dziękuję za przegłosowanie 100 tysięcy. Niewielka różnica, ale cieszę się. Ja myślę, że na temat Bartoszewskiego Centrum Informacji Turystycznej to nie będziemy na każdej sesji, panie radny, rozmawiać. Ja rozumiem i dziękuję serdecznie, natomiast mówię, no bo tak o lokalizacjach możemy rozmawiać co dwa tygodnie. No to miejsce się przyjęło, rozmawialiśmy też, osoby niepełnosprawne, bo się dowiedziałem bezpośrednio w BCIT, że są obsługiwane na bieżąco, osoby schodzą, jest to profesjonalnie zachowane. Proszę? Ale niepełnosprawne osoby też są obsługiwane, więc jest to zachowane i zapewnione. Projekt modernizacji dwóch ulic, ulicy Krzywej i Majowej. Ja mam pieniądze na przyszłe zadania inwestycyjne. Zobaczymy, co nas nie zaskoczy. Na razie chciałbym zakończyć te projekty, które posiadam. Mówię, chodzi o same zaprojektowanie, zobaczyć, jak to wygląda. I myślę, że jak państwo dokładnie wiedzą, ja sam nie będę wymyślał następnych projektów, będę zgłaszał do państwa do opinii. Jeżeli się okaże, że jest takie zapotrzebowanie całości rady, ja nie widzę najmniejszego problemu, aby projektować również te ulice. Pojazdy elektryczne, stacje, autobusy. Pan radny dokładnie wie, że autobusy są przez firmę prywatną, z tym, że pan radny coś tam podobno też wie, że pomysły są różne i możliwe, że coś będzie testowane, ale ja wolę nie zapeszać, póki nie zobaczę, to nie powiem, tak? Ja się zgodzę z panem Darskim, też jestem zdziwiony, myślałem, że to stoi po prostu ten stojak tutaj już. No ja przepraszam, my z urzędu go przekazaliśmy na to, żeby mógł stać. Nie wiem, czy on gdzieś tu się zawieruszył w Bartoszewskim Domu Kultury. Jeżeli nie, no to trochę słabo. Pan radny i przewodniczący, pan Karol Kapuściński. Program Niepodległa, przyjrzymy się. Sprawdzimy, czy są tam możliwości, aby z niego skorzystać. Co do dróg wojewódzkich, proszę zapisać, wystąpimy z zapytaniem. Może się okazać, że niedługo ta część drogi wojewódzkiej, która przestaje już być wojewódzka właściwie, będzie drogą miejską, a ja będę chciał, zanim nam przekażą tą drogę, jednak trochę ją podremontować i zrobić możliwe, że i z drugiej strony chodnik, żeby to była cywilizowana droga. Tyle z mojej strony. Dziękuję państwu serdecznie za naprawdę szybką sesję Rady Miasta. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, nim zamknę obrady, pozwólcie, że wszystkim tutaj obecnym, mieszkańcom naszego miasta, gościom, którzy będą odwiedzać nasze rodziny, osobom przyjezdnym, przebywającym w tych świątecznych dniach w naszym mieście, z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, złożę życzenia dużo życzliwości, ciepła rodzinnego przy wigilijnym stole, radosnego przeżywania świąt oraz dużo zdrowia, optymizmu, wiary i nadziei na najlepsze nadchodzące dni w 2022 roku. Wysoka Rado, w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam obrady 46. sesji Rady Miasta Bartoszyce.